Jak, Adasiu, idzie wędkowanie? A na razie nic nie złapałem, ale już miałem 3 brania. Skąd przyjechałeś na zawody? Z Kozłowa. Pierwszy raz Państwo jesteście tak, tutaj na zawodach wędkarskich? Tak, na Krakocie pierwszy raz. Na Krakocie pierwszy raz. Skąd jesteście? Kozłów. Takiegoś krąpika widzę złapać. Jak masz na imię? Kasper Robak. Jak wędkowanie? Na razie jeden karpik. Karpika złowiłaś? A jak masz na imię? Nikola. A koleżanka widzę, że tu już po raz kolejny na zawodach, prawda? Tak. Jak masz na imię? Roxana. Roxanka. No to widzę, że tatuś z tatusiem coś łowisz, nie? Trochę dużo złowiłaś? Jak masz na imię? Mariusz Gawron. Mariuszku, powiedz proszę, złowiłeś coś dzisiaj? Tak. Co złowiłeś? Złowiłem 4 ryby. A skąd jesteś? W Woli Wiśniowej. Ile masz latek? 7. Z tatusiem przyjechałeś dzisiaj? Tak, i z bratem. Lubisz łowić rybki, powiedz? Tak. Pan cię zagaduje, a tu proszę, a tu branie. Dobrze, że tatuś czujny. I jest rybka. Jak, Stasiu, idzie wędkowanie? Dobrze. Ile ty masz latek? Powiedz no. 5. To ty najmłodszy jesteś dzisiaj. Włóż do siateczki. Teraz Stasiu zarzuci wędkę. Dobra, synu? Mhm. Dawaj. Jak masz na imię? Nataka. A twój tatuś to doświadczony wędkarz. No. Widziałeś, jakie sztuki łowił? Tak. Tato coś połowił ostatnio? A wczoraj jej siotka 12 kg udało się złapać. O, piękny. No i do tego jeszcze 2 karpie. Jeden 8,5 kg i drugi 9,5. To udana zasiadka. No nie, niemożliwe. Tak. Dopiero co rzuciłaś? No. Dzieci mają jakieś zajęcie, prawda? Oczywiście, są zadowolone, mają rozrywkę, lubią to. A pan Zbigniew co by chciał powiedzieć jeszcze? A co ja bym chciał powiedzieć? Doradzam jak umie, lubię te zawody, po prostu cieszę się, że dzieciaki wciągają się, zamiast gdzieś tam indziej chodzić, to niech sobie przyjadą nad wodę. Na łonie natury i tu jest elegancko powietrze, wszystko i polecam, żeby częściej tu było. Tok. 5,755. 8,545. Nie rosną do następnego. Ryb zostało złapane bardzo dużo, około 100 kg. Najlepszy wynik to jest ponad 8,5 kg. I przystępujemy za chwilę do najbardziej oczekiwanej chwili, czyli odczytania wyników.